Witam Was serdecznie na kanale Monk Sandals. W tym nagraniu chciałbym pokazać Wam kilka podstawowych ćwiczeń, które pomogą Wam wdrożyć bieganie naturalne. Czyli chciałbym podkreślić pewne elementy, które są podstawą do odpowiedniej, prawidłowej techniki właśnie w bieganiu w sandałach czy w bieganiu na boso. Dobra, na samym początku zaktywizowalibyśmy troszkę nasze stopy, nasze łydki. W związku z tym wykonalibyśmy ćwiczenie polegające na wznoszeniu się na palce. Można zrobić to, tak jak w poprzednim nagraniu, na podstawie czasu lub po prostu na przykład zrobić to 10 razy. Skupiamy się właśnie na naszym ciele, na tym, na układzie stóp, pracy stóp i pracy ciała. Ok, jak to mamy za sobą, tak na rozgrzeweczkę, możemy przejść dalej. Bardzo proste ćwiczenie, ale składające się z kilku różnych elementów, na które warto zwrócić uwagę. Czyli zrobimy ćwiczenie polegające na tym, że mamy przednią stopę z przodu, prawą stopę z tyłu i teraz tak, ręce wiemy jak pracują podczas biegania, czyli pracują po skosie. Jeżeli mamy lewą nogę z przodu, no to prawa jest z przodu, ręka. I potem na zmianę, jeśli prawa noga się unosi, to lewa ręka pracuje. I ćwiczenie bardzo proste, ale składające się z kilku elementów, które są bardzo istotne, na które chciałbym, żebyście zwrócili uwagę. Unosimy prawe kolano i tym samym lewą rękę przytrzymujemy 3 sekundki i opuszczamy luźno. Robimy tak najlepiej 10 razy. Jedna noga, 10 druga. I na co zwrócić uwagę? Już mówię. Unosimy nogę, podwijamy stopę, podwijamy palce i rozluźniamy. Dzięki temu stopa nasza swobodnie opada na ziemię od palców, tak? Pach i luźno. Pach przytrzymujemy i luźno. Opada. Pach i opada od palców. Dobra, zobaczmy jak idzie z drugą nogą. O, jakiś piesek. Przebieg żwawo. Pach do góry, przytrzymujemy, luźno opada. Pach i opada. Do góry i opada. To jest tak naprawdę podstawowe ćwiczenie, które idealnie inicjuje nasz ruch biegowy. Dobra, jeszcze pokazałbym to z boku, jak to wygląda. Pach i w dół. Pach przytrzymujemy i w dół. I tutaj od razu mamy element stabilizacji, bo musimy stać na jednej nodze, utrzymać równowagę. Drugie ćwiczonko, to też na pewno je dobrze znacie, czyli dociągamy piętę do pośladka, czyli musimy popracować nad naszymi lędźwiami, czyli mamy pięta do pośladka, ręka do przodu, czyli prawa noga do prawa pięta do pośladka, lewa ręka do góry. Ok, jak to wygląda z boku? W ten sposób. Bardzo proste ćwiczenie, ale też bardzo istotne. Pomaga nam zwiększyć zakres ruchu później podczas biegu, gdzie mamy takie grzebnięcie i wyrzucenie nogi. Jest to bardzo istotne. No i na pewno odczujecie, jak pracuje Wasz właśnie mięsień dwugłowy. Ok, jak te ćwiczenia mamy za sobą, to chciałbym pokazać jeszcze kilka bardzo prostych, które na pewno będziecie kojarzyć i które też fajnie pomogą Wam zrozumieć pewien ruch biegowy. I tutaj proponowałbym po tych ćwiczeniach zrobić tak zwany wykrok do przodu, czyli unosimy nogę i ona luźno opada. I wracamy, tak? Czyli do góry i swobodnie opada. Dzięki czemu lądujemy właśnie na palce. Wszystko zachowujemy w linii. Pokażę, jak to wygląda z boku. Czyli unosimy i luźno opada nam noga. I wracamy. Pach i pach. Dobra. I teraz druga noga. I tak jak
poprzednio. Możemy zrobić sobie na przykład 10 sztuk albo 20 sekund. To już wedle waszego poziomu. I oczywiście to ćwiczenie można wykonać w różnych kierunkach. Mianowicie, tak jak do przodu, to możemy równie dobrze zrobić je do tyłu. I pach. I wtedy, tak jak widzicie, lądujemy również na palce, aktywizujemy bardzo mocno paślatki, które są bardzo ważnym mięśniem podczas biegania. I można rozwinąć to ćwiczenie na wykroki w bok. I pach. I tak jak widzicie, zachowana jest ta sama sylwetka, czyli opadamy na palce. Też warto zrobić sobie to po 10 razy. Jak te ćwiczenia mamy, to kolejne, które będzie pracować i wzmacniać naszą stabilizację, czucie podłoża i wspomoże nasze bieganie w sandałach, stajemy na jednej nodze, w tym przypadku na przykład na lewej nodze i robimy kółeczka. Zaczynamy od bardzo małych kółeczek, rozwijamy te kółka na coraz większe. Ok, i skracamy kółeczka. Też ćwiczonka, które mogłoby się wydawać z pozoru proste, nie jest wcale takie proste, jak sami zresztą zobaczycie. Jak będzie dla was proste, to znaczy, że macie fajnie ogarnięte mięśnie stopy, stabilizację i pracę ciała. Ok, kręcimy kółeczka, zmniejszamy kółeczka. Super. Dobra. Kolejne ćwiczonko, które też na pewno znacie, które najczęściej wykonuje się z podporą, to ćwiczenie polegające na luźnych wymachach. Można je, jeżeli jesteśmy w stanie, zrobić bez żadnego podparcia. Czyli robimy luźne wahadło. Też ćwiczenie, które rozluźnia nasz układ ruchu. Warto pamiętać i pracować nad zakresem tego ruchu. Czyli jeżeli wychylamy do przodu, to mamy zgięte kolano, do tyłu mamy proste i pracuje nasze ciało. Ręce, które są bardzo ważne, i noga. I oczywiście lewa noga, prawa noga. Pełny zakres ruchu, co jest bardzo istotne. Pamiętamy o plecach, o sylwetce, tak żeby wykonywać to poprawnie. Kolejne ćwiczenie, właśnie bardzo podobne, które też na pewno znacie, polegające na wahadle, ale na boki. Też jeżeli mamy problem, możemy coś złapać z przodu. Jeżeli jesteśmy w stanie, możemy zrobić je po prostu w miejscu. Ok. Tak wygląda to z tej strony, tak wygląda to z tej. I podobnie jak poprzednio, można zrobić 10 sztuk na nogę, można zrobić też to spokojnie na czas. I druga noga. I luźno, ona ma sobie luźno machać. Dobra, ok, to by było w tym nagraniu na tyle. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków. Widzimy się wkrótce. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Ciao.